Dzisiejsza konferencja dotyczyła będzie wypowiedzi pana posła Dominika Daczyńskiego, którą skierował wobec radnego sejmiku województwa pana Grigora Szyginiana. W tym temacie powie się przewodniczący struktury Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej. Drugim tematem będzie sprawa dotycząca Piekoszowa, o której opowiem po wypowiedzi pana przewodniczącego. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj, niedaleko ławeczki Karskiego, nieprzypadkowo. To jest wielki symbol Kielce, jest wielki symbol Polski. To jest człowiek, który poświęcił życie ratowaniu innych i informowaniu o zagładzie, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Dzisiaj podobne sceny jak w Warszawie podczas powstania warszawskiego mogliśmy oglądać w Aleppo. A to jest miasto zrujnowane, zrównane z ziemią. A stamtąd uciekają ludzie. Ludzie, którzy ratują życie. Ludzie, którzy są tacy sami jak my. A to są muzułmanie, to są chrześcijanie, ale przede wszystkim to są ludzie. I dzisiaj pomoc dla tych ludzi jest już nie tematem politycznym, ale jest kwestią odruchu serca. Polski Kościół katolicki, nie ma żadnej wątpliwości, że powinny być uruchomione korytarze humanitarne, tak aby tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, natychmiast można było jej udzielić. Dzisiaj także nie ma wątpliwości co do tego, że ci, którzy uciekli, ratując życie, i w obozach w Grecji i we Włoszech jest bardzo wiele samotnych matek z dziećmi, jest bardzo wiele uchodźców, którzy w ten sposób szukają sposobu na przeżycie i godne życie. Otóż, że ci wszyscy, którzy rzeczywiście ratują swoje życie, powinni znaleźć w Europie, w tym także w Polsce, swoje schronienie. Oddzielamy tę kwestię od imigrantów ekonomicznych. Dla nas jest jasne, że Polska nie powinna przyjmować imigrantów z krajów kulturowo obcych. Nie powinniśmy popełniać błędów, które były popełnione przez kraje Zachodu w latach 60., 70. czy 80. Ale uchodźcy to są ci, którzy szukają, ratują życia. To są dokładnie ci, o których pisał w swoich raportach i o których mówił sojusznikom Jan Karski. I teraz ta propozycja, która została przedstawiona przez Grzegorza Schetynę, aby przyjąć kilkadziesiąt rodzin matek z dziećmi, spotkała się z szalonym atakiem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Więcej. Jeden z naszych członków, z którego jesteśmy bardzo dumni, pan Grzegorz Szyginian, wystąpił drogą formalną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, bo ono jest kompetentne do tego, aby zorganizowano, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało wizytę, obecność, schronienie rodziny uchodźczej, czyli powtarzam raz jeszcze, tych, którzy ratują życie, u niego w domu. On chce ich przyjąć. Otóż ta postawa, która jest odruchem serca człowieka, który jest chrześcijaninem, spotkała się z atakiem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony bardzo prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, pana Dominika Tarczyńskiego, który dokładnie do tej sprawy, a nie do sprawy ogółu uchodźców czy migrantów, odnosi się w sposób taki, jakby zaproszenie tej rodziny uchodźczej przez naszego radnego miało stanowić zagrożenie dla polskich kobiet i dzieci. Otóż to są słowa haniebne, proszę Państwa. To są słowa haniebne i każdy człowiek, który może sobie wyobrazić siebie albo swoją rodzinę, swoją żonę, swoją matkę, swoją córkę w podobnej sytuacji. Każdy człowiek musi te słowa potępić. Bardzo bym chciał, aby Prawo i Sprawiedliwość odcięło się od tych, nie pierwszych zresztą, haniebnych wystąpień pana posła Tarczyńskiego. Jest mi bardzo przykro, bo on jest posłem ziemi świętokrzyskiej. To jest ktoś z nas. Nie możemy tolerować tego typu wystąpień.